Po pierwsze, to wszystkich Was serdecznie chciałem przywitać i podziękować też School of Forum za zaproszenie. Ja pierwszy raz biorę udział w tak dużej prezentacji, w razie czego wszelkie problemy techniczne uprzejmie przepraszam. Widzę też moich studentów, im bardzo dziękuję za wsparcie, że są tutaj ze mną, tam też daleko, dzięki. I teraz ja powiem Wam szczerze, długo myślałem nad tym, co ja dzisiaj powiem i jak w ogóle zaprezentuję Wam ten temat. Ja pracuję w Marce 4, w projektuję 4 lata już prawie kolekcje olimpijskie. To jest duże wyzwanie, ale też przede wszystkim duże wyzwanie dla projektanta, który, ja też studiowałem tak jak Wy tutaj, i dla projektanta, który ma dużą energię, pasję do projektowania i potem w jakieś ramy musi zostać wsadzonym i musi sobie radzić i dalej funkcjonować. To było bardzo duże wyzwanie dla mnie, ale chciałem tylko Was wesprzeć i zapewnić, że jest to jak najbardziej wykonalne i jak najbardziej ma to bardzo pozytywny wydźwięk w moim życiu. Możemy już zacząć, słuchajcie, ze slajdami. I tutaj natrafiłem na ciekawy artykuł The Business of Fashion. Jest taka strona internetowa, polecam Wam serdecznie, z super ciekawymi artykułami. I dosłownie zacytowany tekst po angielsku, pytanie, postawiona teza, czy naprawdę chcę pracować w branży mody? Ja przepraszam, że ja tak negatywnie zacznę, ale chodzi o to, że jest to trudny biznes, trudna branża i właśnie przede wszystkim jest to biznes. Ja też chciałem projektantów i studentów wszystkich uczulić na to, że projektowanie to jest po prostu też biznes, tak? I o tym musimy wiedzieć, tego musimy być świadomi. Własna marka. Tutaj słuchajcie przykłady, jak marki teraz się promują, jak w ogóle zmieniło się postrzeganie marek i prezentacja produktów. To tak tylko pokrótce, bo na pewno znacie Givenchy, Nike, Balenciaga. Ta moda dzisiejszych czasów i w ogóle rola projektanta jest taka, że on jest osobą bardzo elastyczną. To znaczy projektant jest dla mnie, w moim odczuciu, jak taki robot wielofunkcyjny. To jest teraz taka... Takie wyzwanie dla osób, które wychodzą i są ukształtowane w pewnym jednym kierunku i potem musimy się odnaleźć w marce jednej, drugiej, trzeciej. Obserwujecie świat mody i widzicie, jak często są zmiany dyrektorów kreatywnych, projektantów, to się bardzo często miksuje. To są decyzje często zapadane, które zapadają odgórnie, więc o tym też trzeba pamiętać. Taka elastyczność projektanta jest teraz bardzo ważna. Oczywiście ja wszystkim jak najbardziej własnej marki życzę. Zanim podejmę decyzję o tym, czy chcę być w branży mody, tutaj bardziej słuchajcie w takim podtekście, że mamy własną firmę, tak, mamy własną markę projektową, potrzebujesz zaplecza finansowego i słuchajcie, to naprawdę jest bardzo duże zaplecze często. Jeśli chcecie inwestować w produkty wysokiej jakości, chcecie je sprzedawać w wysokich cenach, to oczywiście musicie mieć zaplecze finansowe i to każdy wie. Czas pracy, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. To trochę jak, słuchajcie, chyba z tego co wiem, bo dzieci nie mam, ale trochę jak z dzieckiem, bo firma to takie będzie, jeśli będziecie mieć firmę, takie wasze dziecko. I to jest wyzwanie, bo będziecie pewnie musieli być dostępni często na telefon 24 na dobę. Musisz poświęcić lata, żeby zbudować stabilny biznes i to też trzeba podkreślić, stabilny biznes, czyli konsekwencja, marka nie powstaje w miesiąc, w pół roku, marka buduje się latami, także też o tym pamiętajcie, już teraz rozwijając wasze pomysły projektowe. Pomyśl o sobie jako dyrektorze firmy, to znaczy dyrektor firmy, czyli osoba, która ma wizję. Projektant to jest osoba, która ma przede wszystkim wizję i pomysł na całość, czyli jesteście też takimi koordynatorami wtedy samych siebie i ludzi w swoim zespole. Musisz wykształcić w sobie samodyscyplinę. To jest trudne. Tak czasami bywa, że się po prostu nie chce, jak wiecie. Będziecie musieli często się sami motywować do tego, żeby coś robić, żeby wstać rano o 6, a nie o 8, albo wstać o 5 i załatwić ważne sprawy. To są, słuchajcie, takie rzeczy, wydawać by się mogło oczywiste, ale ja wam powiem, że wszystko razem sumując, to naprawdę jest wyzwanie. Powinieneś mieć twardy charakter i asertywność i to też jest bardzo ważne. Często możecie nie być pewni swojego zdania, macie do tego prawo, ale jeśli jest przed wami klient, to po prostu macie stać i mówić pewnie o swoim pomyśle, bo to jest coś, co wy tworzycie, wy za to odpowiadacie, czyli taka odpowiedzialność i świadomość własnego pomysłu też jest bardzo ważna. I uwierzcie mi, ludzie to czują i potem ma to wydźwięk w realnym życiu i w decyzjach biznesowych. Przygotuj się na samodzielność i samotność. Z tą samotnością to może mnie przesadzał, bo zawsze ma się osoby, które, na które może się wesprzeć, ale chodzi o taką samodzielność w tym, że koniec końców ze wszystkim zostajecie sami i tak naprawdę
No jest to czasami smutne i przygnębiające, także cały czas takie napędzanie siebie samego dla mnie, przynajmniej ja tak to widzę na sukcesy i na progres. Proporcje, biznes, kreatywność. Na pewno wam się spodoba ten graf. To czerwone to jest to, co robicie teraz w szkole. I ja wam radzę, żeby te 10% było wykorzystane bardzo dobrze, bo to jest czas właśnie teraz na to. To jest czas na kreatywność dla was. I to jest czas, który wy możecie wykorzystać i możecie wykorzystać go naprawdę dobrze. Także docencie ten czas, bo jak widzicie, nie ma tego wiele. Co może dać mi edukację? Ja tak to widzę, tak jak wam tutaj wypisałem, zdobywanie wiedzy na temat projektowania, konstrukcji, kompozycji, materiałów. Pierwsze kontakty z ludźmi z branży. To też jest ważne. Budowanie DNA własnej marki. Zaraz powiem więcej o tym DNA, co to dla mnie jest DNA, jak ja rozumiem DNA własnej marki. Pierwsze propozycje współpracy, staże projektowe. To pewnie wiecie, że takie możliwości istnieją i jak najbardziej jest to dostępne. Konkursy dla projektantów. Oczywiście nagrody, które możemy potem wykorzystać do finalizowania, do produkcji naszych kolekcji. Budowanie świadomej pewności siebie. O co tutaj chodzi? I to jest dla mnie turbo ważne, okazało się super ważne w pracy takiej biznesowej, korporacyjnej. To jest taka świadoma pokora. To znaczy, jeśli ja popełniam błąd i wiem, że go popełniłem, to ja potem otwarcie potrafię się do tego przyznać. Bardzo ważne, słuchajcie. I ludzie to bardzo doceniają. Też potem pewnie będziecie jeszcze słyszeć dzisiaj o tym. Marki i w ogóle świat mody, branża mody, w ogóle biznes idzie w takim kierunku transparentności marek. To znaczy my chcemy, to znaczy klienci chcą, żeby informować ich o wielu rzeczach i też o tym, jak są produkowane rzeczy, ale mówić o tym otwarcie i szczerze. To jest ta transparentność, o której potem więcej powiem. I tutaj łańcuch mody. Tutaj studenci są w pierwszym punkcie design, prawda? Projektowanie kolekcji, tworzenie konstrukcji, pierwsze pojedyncze sample, research materiałów, DNA marki. Bardzo ważne. To jest ta wasza kreatywność. No i potem wchodzimy w trudniejsze sprawy, czyli produkcja, czyli to, z czym się potem trzeba zmierzyć w realnym świecie. Wybór i zamówienie materiałów, dodatków. Wybór szwalni, miejsca produkcji. Logistyka, transport, towaru, wysyłka. Oczywiście w korporacjach robią to osoby na stanowiskach kupieckich, product managerowie, aczkolwiek projektant, jeśli ma swoją markę, to oczywiście tymi osobami koordynuje, tak? Marketing, komunikacja. Tu jest rozwój marki i plan marketingowy, pokazy mody, które znacie, press day, publikacje, kanały komunikacji, media, internet. I na koniec sprzedaż. I mamy sprzedaż i masową, poprzez sklepy multibrandowe i sprzedaż internetową. I co tu jest najważniejsze, słuchajcie, dla mnie? To wszystko pokazuje wam, że tak naprawdę, jeśli nie macie osoby, która wam zamówi materiał, dodatki, która skontaktuje się ze szwalnią, która załatwi logistykę, to nie macie nic. Czyli tak naprawdę w świecie mody i w biznesie bez ludzi będziecie znaczyć po prostu zero. Także naprawdę sobie to zapamiętajcie. Bo to może być potem przykre zetknięcie się z rzeczywistością, bo znam takie przypadki, to nie jest łatwe. Także opierajcie się na ludziach i budujcie sobie relacje, bo to na pewno wam w przyszłości pomoże. A świat mody jest bardzo mały, tylko wam powiem, że bardzo wąskie jest to grono. DNA, co to jest to DNA marki, słuchajcie? To są wartości marki, to jest też klient docelowy. Emocje i te emocje są coraz wyraźniej wytyczane i prezentowane przez różne marki. Sposób prezentacji produktu, kanały sprzedaży, identyfikacja marki na produkcie i styl. To są te wszystkie elementy. I teraz tak, jaki jest taki jeden z głównych trendów teraz, który trendów i tendencji w ogóle globalnych, który się kształtuje, to jest ta świadomość strat, czyli świadomość strat, jeśli chodzi o produkcję materiałów, jeśli chodzi o pozyskiwanie surowców. Podałem za przykład pozyskiwanie materiałów z alg, materiałów biodegradowalnych. To nie jest, słuchajcie, jakaś bajka i to nie jest świat, który będzie w przyszłości, tylko to już się dzieje tu i teraz. Wybieranie barwników przyjaznych ekologii. I to rzutuje też bardzo mocno na produkcję. To też kwestia wyborów i decyzji projektanta i nie tylko projektanta, ale marki, tak, gdzie ona produkuje. Zauważyliście pewnie, że jest taki powrót do produkcji lokalnej i to bardzo mocno jest też widoczne. Do takiego skupienia się trochę na tym, co nasze, docenianie naszych wartości, więc to też często jest podkreślane. Tutaj możecie zobaczyć sobie, jak można rozwiązać właśnie kwestię recyklingu i kwestię też takiego przetwarzania surowców. Marka Patagonia na pewno znacie też.
bardzo mocno wchodzi w ten trend rzeczy, które można zreperować, czyli ten trend repair, tak? Ten trend, kiedy możemy wrócić z produktem do osoby, która go wyprodukowała i możemy go naprawić. I to też jest takie bardzo świadome ze strony marek, bo marki wiedzą, że to tworzy bardzo bliską relację z klientem. Marki wiedzą, że przyciągają tym klienta i teraz marki idą, słuchajcie, i projektanci w ogóle powinni pójść w taką bardzo długotrwałą, bardzo spójną relację z klientem, taką opartą na zaufaniu. I to właśnie też się tyczy tej transparentności marek i tego, że klienci po prostu potrzebują nam zaufać. To jest transparentność w modzie, taki slajd wybrany przeze mnie. Wybranie materiałów ekologicznych lub pochodzących z recyklingu, o poszukiwaniu fabryk produkujących materiały zmniejszające szkody w środowisku, to już wam mówiłem. Transparentność, otwartość marki na klienta. To, co już było powiedziane, bardzo ważne. I teraz trochę o kliencie przyszłości, klient świadomy, słuchajcie. Co to znaczy klient świadomy? To jest taki klient, który wybiera coraz częściej jakość, a nie ilość, inwestuje w materiały lepszej jakości. Coraz częściej się zdarza i też jak pochodzicie sobie po targach projektantów, że klienci pytają się o składy materiałów, gdzie to jest robione, a dlaczego taki nadruk, a nie taki, czy materiały mają atesty. Słuchajcie, to jest naprawdę już teraz powszechne zjawisko. Zakupy to przeżycie, nie tylko usługa. To jest nacisk na customer experience i to jest na powrót do tego właśnie emocjonalizowania sprzedaży. To znaczy, że zakupy nie są zwykłą usługą, stają się przeżyciem i wydarzeniem. To jest coś, co klient ma zapamiętać, ma to doświadczyć, ma dostać dobry produkt i jeszcze najlepiej, żeby były poruszone też inne zmysły, o czym pewnie będzie mówione też później. Także takie bardzo wieloskładnikowe myślenie o tej sprzedaży. Na pewno chce mieć możliwość wyboru i chce się wyróżniać. I tutaj produkt zindywidualizowany, czyli coraz częściej klienci chcą mieć wpływ na to, jak wygląda produkt, chcą mieć opcję wyboru koloru, wyboru materiału, wyboru nadruku. I to się już dzieje. Kupuje w internecie i chce mieć wkład w proces tworzenia. No to właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Tutaj macie przykład Raf Simons i buty. Zobaczcie, jak sprytnie pomyślane też. Sprzedaż internetowa. Macie buta, do tego dostylizowana jest oczywiście skarpeta, czyli też taka sprzedaż wiązana trochę, prawda? Mamy niby jeden produkt, ale ten drugi pasuje tutaj idealnie. Też takie zabiegi są jak najbardziej stosowane. I cytat też bardzo fajny. You have to meet where the consumer actually is and that consumer hangs out online, czyli sprzedaż w internecie i to jest jak najbardziej aktualne. Przykład sklepu, w którym byłem w Londynie przy okazji shoppingu z moim zespołem projektowym, Lululemon, i tak wygląda wnętrze sklepu. Jak tak patrzycie na to wnętrze, to nie do końca wygląda jak sklep. Trochę połączenie klubu muzycznego, obiektu sportowego i tak właśnie sklepy będą teraz wyglądać i wyglądają coraz częściej za granicą, czyli takie doświadczenie klienta i właśnie prowokowanie do odbierania wielu zmysłów naraz. To jest bardzo ważne. I tutaj styl identyfikacja. Tu trochę o miksowaniu, świadomym miksowaniu logotypów i w ogóle zabawie z taką zabawą taką projektową. Plecak Gucci z logotypem New York Yankees, czyli też połączenie totalnie świat sportu wchodzi do świata mody i to jest coraz częściej zauważalne. Mamy też celowo tak naprawdę rzeczy, które wyglądają jakby dotknął je ząb czasu, czyli taki efekt starości tego jakby, wiecie, efekt starości, ale ta starość to już jest taka dojrzałość teraz. To jest taki symbol tego, że coś jest sprawdzone, że to jest sprawdzony produkt, prawda? Więc coraz częściej pewnie będziecie słyszeć, że noszę tą bluzę 5 lat i to się sprawdziło, tak? I to jest dobry produkt. Torba produkowana w tej samej fabryce włoskiej, gdzie Prada i Celine, czyli opieranie się na dostawcach, producentach lokalnych i korzystanie z ich doświadczenia i też taka właśnie lokalna produkcja. To też ważne, co powiedziałem przed chwilą, jeśli chodzi o to projektowanie. Na pewno zabawę logotypami i w sumie, jeśli chodzi o identyfikację, taka elastyczność, czyli naprawdę bardzo się mieszają te światy i teraz sport wszedł naprawdę mocno w świat fashion. Bardzo mocno to się zazębia i myślę, że to będzie dalej postępować. Tutaj już źródła, słuchajcie, to jest w sumie koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało. I to wszystko.